Polska jest druga w Europie pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. Wyprzedzają nasz kraj tylko Niemcy. Wynika z raportu Atrakcyjność inwestycyjna Europy, przygotowanego przez firmę doradczą Ernst & Young. Mamy powód do zadowolenia, gdyż w tym roku wyprzedziliśmy takie potęgi jak Wielka Brytania, Francja czy Rosja. Bardzo istotna jest rola Polski w handlu europejskim i dobre warunki do inwestycji, które są w szczególnie specjalnych strefach ekonomicznych. To jest też obszar, który wspólnie z Ernst & Young opracowujemy i chcę tutaj firmie też podziękować za bardzo takie szczegółowe i precyzyjne przejrzenie uwarunkowań dotyczących funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych. Stąd propozycja, żeby ten instrument wykorzystać szerzej i w dłuższym okresie czasu. Będziemy takie inicjatywy podejmowali, aby przedłużyć funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych, bo to przyczyni się do bardzo korzystnego zachęcania nowych inwestorów. Międzynarodowy Fundusz Walutowy udostępnił Polsce elastyczną linię kredytową, co świadczy o bardzo stabilnych fundamentach makroekonomicznych kraju. Wzmacnia to również zaufanie inwestorów do Polski jako kraju zdolnego do minimalizacji skutków zaburzeń w gospodarce światowej.